Witajcie! W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co może się pojawić w DLC do FNAF Security Breach. Zapraszam do oglądania. Na początku warto wspomnieć o tym, że gra została wypuszczona za szybko i przez to mogliśmy się spotkać z wieloma błędami, które nieraz albo strasznie ułatwiały nam rozgrywkę, albo całkowicie na odwrót. Same wykrywanie nas przez animatroników nie było powalające, jak ich inteligencja. Nie wspominając o tym, że w niektórych elementach rozgrywki przedmioty z początkowych etapów gry respiły się na nowo i za ich pomocą mogliśmy się cofnąć w czasie, co pozwalało nam zrobić wszystkie zakończenia za pierwszym razem, co nie było na rękę z twórcą Security Breach'a. Niestety wszystkie te błędy w konfiguracji i rozgrywce są spowodowane przez to, że gra miała swoją premierę pod koniec poprzedniego roku i to było zbyt wcześnie i prawdopodobnie nawet sami twórcy nie mieli czasu na przetestowanie swojej własnej gry, bo mieli zbyt mało czasu. Lecz mimo wszystko, po wypuszczeniu gry, pracownicy SteelWorld przez bardzo długi czas pracowali nad tym, aby grę naprawić i usunąć z niej jak największą ilość błędów. Ich praca nie mogłaby zostać niezauważona do tej pory, bo w dniu dzisiejszym gra już jest o wiele lepiej zoptymalizowana. Na chwilę obecną nie da się już cofnąć w czasie za pomocą przedmiotów, które po raz kolejny potrafiły się zrespić na mapie. Tajemnicze płyty zostały prawidłowo ustawione tak, aby bez problemu można było się do nich dostać za pomocą Glamrock Freddy'ego. Bo niektórzy z was mogliby tego nie zauważyć, ale na początku gry kilka płyt znajdowały się w pomieszczeniach takich na przykład jak w restauracji El Chief's, gdzie jak wszyscy doskonale wiecie, Glamrock Freddy nie miał dostępu. Lecz na to ludzie też znaleźli sposób, aby ominąć ten problem. A chwilę później twórcy gry postanowili przestawić płyty w inne miejsce na mapie tak, aby Glamrock Freddy mógł na spokojnie się tam dostać. Na pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Fanny miała działać całkowicie inaczej, a jej aktywność miała działać na innych zasadach. Niestety przez to, że gra miała swoją premierę zbyt szybko, pracownicy SteelWorld nie mieli czasu na dopracowanie tej postaci. Dlatego tak rzadko Fanny pojawia się podczas naszej rozgrywki. Wszyscy, co dokładnie przejrzeli pliki gry, mogli się dowiedzieć, że aktywność Fanny w naszym otoczeniu miała wzrastać wraz z aktywnością naszego bohatera w danym obszarze lokalizacji. Czyli tym więcej Gregory pozostawał w jednym miejscu, tym większa szansa, że Vanny zaraz by się tam pojawiła. Plany dosyć ambitne i niewykluczone, że albo w jakiejś aktualizacji pomysł zostanie dodany do gry, ale jest też i taka możliwość, że zostanie to dodane przy wypuszczeniu DLC do FNAF Security Breach. Pokoje 10 poziomem bezpieczeństwa. Od samego początku wypuszczenia gry, wielu graczy starało się dostać do pokoi z tym oznaczeniem za wszelką cenę. Lecz, jak już im się udawało, nie mogli oczekiwać nic innego niż widok niedokończonych pomieszczeń przez twórców gry. Jak wszyscy wiemy, jest kilka pomieszczeń z tym oznaczeniem i na chwilę obecną, po ostatniej aktualizacji, nie da się już zdobyć 10 poziomu bezpieczeństwa, robiąc te same wyzwania. Ale nie martw się na zapas, bo jeśli DLC rzeczywiście nadejdzie, to jestem przekonany, wręcz pewny, że te pomieszczenia będą nas prowadzić do kolejnych wyzwań. W samych plikach gry jest wiele niewykorzystanych elementów, które mogłyby posłużyć do stworzenia zawartości, jakie będzie miało nam do zaoferowania DLC. Pojawienie się zniszczonego Glamrock Bonniego. Zniszczony Glamrock Bonnie też tu może wchodzić w grę. Niewykluczony jest fakt, że w jednym z wyzwań, które zaoferuje nam DLC do FNAF Security Breach, może być starcie ze zniszczoną wersją Glamrock Bonniego. Mimo to, że teoria z użyciem części Glamrock Bonniego przez Vanny, aby stworzyć Burn Trapa, jest dosyć legitną teorią, to nie zapominajmy o tym, że jest to jedynie teoria, a w dodatku niepotwierdzona. I pokazanie się Glamrock Bonniego w DLC jest dosyć możliwe. Opowiedzenie historii Gregoriego. Coś, na co czeka dosyć wiele osób, czyli opowiedzenie historii naszego głównego bohatera, Gregoriego. Do tej pory ludzie zastanawiali się, jak Gregory pojawił się w lokalizacji i jak długo tam był przed rozpoczęciem naszej rozgrywki. Powstało wiele teorii, że Gregory to robot, który jest kopią syna Williama Aftona, albo że jest to jedno z dzieci, któremu się udało uciec przed Vanny. Lecz jaka jest prawda? Tego możemy się jedynie domyślać i mam nadzieję, że DLC pomoże nam w odpowiedzeniu na te pytania.
tajemnicze nagrania sesji terapeutycznej Wani oraz Vanessy. Wszyscy, którzy bacznie przesłuchali nagrania, zdają sobie sprawę, że nagrania zaczynają się nie od pierwszej sesji, tylko od 39. sesji terapeutycznej Vanessy i 72. sesji Wani. Więc niewykluczone jest to, że będziemy mogli odsłuchać nagrania, które powinny znajdować się wcześniej przed tymi, które już mogliśmy odsłuchać. I przy tym moglibyśmy się dowiedzieć więcej na temat historii Wani oraz Vanessy. Jeśli DLC powstanie, to mam nadzieję, że bardzo szybko i że odpowiadam na wszystkie nurtujące nas pytania. A na dzisiaj to na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych materiałach. Na razie!